ja mam pełną świadomość tego, że bez 40-procentowego elektoratu, tego żelaznego partyjnego, nie da się wygrać żadnych wyborów. O tyle martwi mnie to, że partyjne z kolei elity nie mają tej świadomości, że bez 15% tej zwariowanej niszy też się nie da niczego wygrać. Więcej niż 1%, 2-3, takim minimalnym marginesem głosów. Teraz, jeśli nasz prezydent wygra takim minimalnym marginesem głosów... No innym nie wygra. No, moim zdaniem właśnie może. Pod warunkiem, że nie będzie mówił, zapowiadał liberalizacji aborcji, tylko zapowie taką odnowę w kraju, w której tę i wszystkie inne zapalne kwestie, które powodują polską wojnę i dramatyczne polskie konflikty, rozwiążemy nie dealem politycznym, nie decyzją prezesa jednej lub drugiej partii, ani posłów głosujących według dyscypliny partyjnej, tylko debatą ogólnonarodową, w której każdy głos będzie wzięty pod uwagę. Znaczy, moim zdaniem, jeśli istnieje szansa na taką wyraźną przewagę obozu demokratycznego, prawdziwie demokratycznego, to tej szansy należy szukać tu. Innej metody nie mamy, bo mamy za sobą wiele nieudanych eksperymentów w tym zakresie. No, przegraliśmy 5. z rzędu wybory.